tutaj wszystkie oczy zwrócone na oglądanego na naszych ekranach reprezentanta Słowacji, Martina Vaculika. Jemu zwycięstwo potrzebne jest, by w komfortowych warunkach przygotować się do wyścigu finałowego, bo jeśli nie, jeśli będzie trzeci bądź czwarty, no to będzie musiał wystąpić za chwilę w wyścigu barażowym, a potem być może jeszcze w wielkim finale, więc niesamowita porcja żużla i wysiłku dla tego zawodnika. Ale skupmy się na tym, co wydarzy się w gonitwie 20. Fredrik Lindgren, pierwsze pole startowe, dalej Martin Vaculik, trzeci tor Aleš Dreimel i czwarty Grigori Laguta. I już wystartowali kapitalnie z pierwszego pola. Fredrik Lindgren wypchnął na zewnętrzną i Lagutę, i spadającego na ostatnią pozycję Martina Vaculika, a tymczasem Aleš Dreimel pogodził walczących w pierwszym łuku trzech żużlowców i to on przemknął na pierwszą pozycję. Aleš Dreimel na czele, teraz po wewnętrznej. Grigori Laguta wyprzedzi Fredrika Lindgrena, ale kontra Szweda, do którego przykleił się i przemknął też obok Grigoria Laguty Martin Vaculik, ale zarzuciło Słowakiem na długim łuku i spadł na ostatnią pozycję. Ależ kapitalne ściganie. Laguta bezpardonowo wypchnął Lindgrena na zewnętrzną. Spadł Szwed na trzecie miejsce, a wreszcie oglądamy Grigori Lagutę, takiego jakiego znamy chociażby z meczów polskiej ekstraklasy. Laguta, ale zamknął mu drogę na prostej stronie. Ależ wypadek! Zamknął mu drogę tam Dreimla, tu przewrócił się. Niestety Martin Vaculik przyciśnięty do bandy. Mieliśmy dwie pary i nawzajem przyciskali się zawodnicy do bandy. I niestety Martin Vaculik na pełnej prędkości tutaj, bo przecież oni tu na tym prostej mają ponad 90 km na godzinę. Wypada tu z przybandzie. No, przypomniał sobie podobny wypadek Grega Hancocka w tym sezonie na torze Bydgoszczy.